Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale oczywiście z gry Pokémon Sacred Gold. I słuchajcie, wybaczcie, że nie było trochę Pokémonów, ale tak to jest, kiedy człowiek ma nowy komputer i ma ochotę pograć w coś innego po prostu. Kiedy Pokémony mimo wszystko dobrze mi chodziły, a inne gry po prostu zamulały, to teraz te inne gry zajebiście chodzą i miałem ochotę pograć w nie, między innymi dlatego dużo było CSGO, dużo było Snipera, więc musicie to zrozumieć. A teraz natomiast zbliża się październik i może być tak, że ja przez pewien czas nie będę miał internetu, na razie nie mam nagranych więcej materiałów z Pokémon na zapas, dlatego znów może być taka mała przerwa do momentu, gdy znów będę mógł je wstawać. Pewnie sobie nagram je jakoś tam w przerwie, ale wrzucę je dopiero może kiedyś. Okej, no i dzisiaj chciałbym złapać Latiasa, słuchajcie, dlatego mam specjalnie mojego Pokemonka, czyli Crobata. Może sobie włączmy rowerek, będziemy rowerkiem zapierdalać. Zamierzam po Route 3 sobie chodzić. Gdzie tu była mapa? Tu była mapa. No jak widać, to nie to miejsce, więc szukamy dalej. Czemu mi się na options tam zmienia? Wciąż nie to miejsce. No jak mówię, złapanie Latiasa. Tak właściwie to nie wiem, ile ja mam pokeboli, ultraboli, bo ej, to jest też dobre. Nie, 48, nie jest źle zaś, nie mogę narzekać, powiem szczerze. Czy sprawdziłem? To nie wiem, czy sprawdziłem. Nie. Ja poczekam, aż ten Pokémon tam przyjdzie w jedno miejsce. Ja powiem tak, specjalnie w przerwie między materiałami, oprócz tego, że łapałem Pokémona, złapałem ich sporo, potem wam pokażę Pokédexa, już mamy prawie wszystkie, to dodatkowo walczyłem z Latiasem i z tego, co się nie mylę, to ja już go nawet uśpiłem i zjechałem mu HP do jednego, więc jest naprawdę dobrze. Powiem tak, jest naprawdę zajebiście dobrze. Złapanie go, o ile go spotkamy oczywiście dzisiaj, bo ale byłoby fejlem, gdybym go jednak nie spotkał. Czemu to Options ciągle mi się tam włącza? Już spotykałem go bardzo często tutaj na tej ulicy, więc liczę, że tym razem również zaraz się gdzieś tu pojawi. On na razie, Latias, no cóż, lata sobie gdzieś tam pod olem. Znaczy w ogóle to Latias to był ten czerwony, co nie? Mi się zawsze ten niebieski kojarzył, że to jest płci męskiej, a tamten żeński, ale nie wiem, żona chyba, te Pokémony też legendarne są bezpłciowe, o ile się nie mylę. No ale ja tak sobie zawsze, wiecie, mówiłem. No tak, bo był Latias i Latios, a nie no, to w sumie oni obydwaj mają ksywy jak faceci. No ale cóż, dobra. Na razie nie mamy szczęścia. Nagrywam już, widzę, że około ponad 2 minuty, a no cóż. O! No w końcu bycie szlak. Dobra, może teraz. Oczywiście, żeby tutaj niczego nie zepsuć i mieć szczęście. Nie. Nie mamy szczęścia. To nie jest Latias. To nie jest. Znaczy w ogóle nie wiem, czy przy Latiasie też jest inna muzyczka. W sumie nie mam pojęcia. Ale wiem, że to już tutaj Latiasa nie mamy. Już wiem, że on tu wciąż gdzieś niby jest, a ja go tu wciąż nie widzę. O, to on, bo było już takie charakterystyczne, zajebiście. Zobaczcie, ma 1 HP, ma 35, 35 level. A tak, on jest płci żeńskiej, widzicie, dobrze kojarzyłem na początku. Okej, dlatego też sobie zrobimy tak, wiecie co? Wybaczcie, ja tak normalnie tego nie robię, ale ja się dzisiaj boję, że to by trwało za długo. Zapiszemy sobie, ponieważ na początku chcę spróbować taktyki z Quick Ballem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie, to sobie wczytam i jeszcze raz będę próbował złapać Latiasa po prostu używając Minluka. No, come on, może się uda? No, wiedziałem, że nie, a teraz ucieknie, zobaczcie. Dokładnie. Dlatego lepiej myślę, że będzie jednak wczytać ten moment, kiedy już go udało nam się spotkać. No i cóż, użyć typowej taktyki z Minlukiem. Come on, dobra. No i cóż, teraz jak już tego użyliśmy, on śpi dodatkowo, no to wypadałoby używać ultraboli, bo quickbolem, z tego co się nauczyłem, w końcu działałem tylko w pierwszej rundzie, dawać ultrabolem. W końcu się złapią, już używam. Fuck, zapomniałem, że on jest bardzo zajebiście silny. Znaczy ma takie ciosy silne dla mojego Crobata, w wyniku czego to wcale nie musi być łatwe. Jak on padnie, to nie muszę wam mówić, że Latias będzie mógł uciec, co też nie będzie zbyt dobrą wiadomością. No come on. Ty gnojku. Dobra, tylko go usypiać, tylko go. No i to się bałem. Bo teraz już może zwiać. Trzeba używać ultrabola, ale z myślą, że się uda złapać go, bo on już wieje. Patrzcie. No dokładnie. Może jeszcze raz spróbujemy wczytać, może jeszcze raz uda nam się, jak nie, no to będę próbował kolejny raz. No ja wiem, że Latiasa złapanie wcale nie jest takim łatwym wyzwaniem wcale. Okej, dawaj Minluka. Ale nie no, w sumie teraz wyjdzie myślę, że prawie to samo. No chyba, że użyjemy jakiejś innej kombinacji boli, bo to tak jest zwykle. Love ball, nie, love ball. A użyjmy moonbola, kiedyś zadziałał, tak z dupy go rzuciłem i o, już wstał. Zajebiście. Hypnosis.
No i teraz rzucamy ultrabole, jakaś taka inna kombinacja, no tak to by za każdym razem walka mogła przebiegać tak samo. Zauważyłem takie podobne coś właśnie w tych nowszych emulatorach, że jak już raz w ten sposób zapiszę już walkę, to ona bardzo schematycznie przebiega później. No Boże, dobra, no to nie wiem, a nie usypiaj, rzucaj cholernego ultrabola. No i mist ball. Dupę. Cóż, on ucieknie, ale przynajmniej uśpimy go na kolejną walkę, jak go będę chciał spotkać. Uciekaj. Uciekaj, Latias. Fuck, nie chcę już kolejnego Latiasa oglądać. No cóż, znów ma jeden życia, znów ma... znów jest uśpiony, więc znów nie wiadomo, czy uda mi się go złapać. Nie mam jakiejś naprawdę wielkiej ilości ultraboli. Wolałbym raczej dzisiejszy materiał skończyć jednak zwycięstwem moim. No byłoby miło, byłoby fajnie. No ale co z tego wyjdzie? No zobaczymy. Bo to na razie nie zapowiada się zbyt zajebiście. No jak mówię, legendarne psy, okej, złapałem, tylko one też, no miałem szczęście do nich, trzeba przyznać, miałem szczęście, przyznaję się bez bicia, to było szczęście, że je tak w miarę szybko złapałem. Oh, come on, tak, please come back anytime, wrócę anytime, nie masz co się przejmować, chwilowo jednak chcę złapać Latiasa. To się w końcu powinno udać. Liczę na to, że dzisiaj nie braknie mi ultraboli, bo to byłby naprawdę wielki fail, gdyby się okazało, że te 50 ultraboli to za mało na złapanie tego cholernego Pokemona, który jak widać, nie chce być złapanym. Już pokazał to wcześniej. No, ale może teraz. Nie, na razie lata po całym Kanto, nie dając mi możliwości spotkania go. Ale fajnie, że najpierw znalazłem dwa inne Pokémony, a potem dopiero. I w ogóle ktoś mi kiedyś pisał, użyj Max Repela, UD. Wtedy na pewno spotkasz Latiasa. Ludzie, niektórzy z was nie wiedzą, jak działa Max Repel. On by działał tylko wtedy, gdyby Pokémony tutaj w trawie miały niższe levele od mojego. Znaczy, no tak, niższe, ale jakby to powiedzieć, ale Latias miał wyższy level od Pokémona mojego, który jest jako pierwszy. Wtedy to by działało, bo Max Repel działa według levelu, a nie według tego, że mój Crobat przewyższa levelem Latiasa, więc Max Repel jakbym użył, to bym nikogo nie spotkał. Takie życie. Dlatego, jeżeli ktoś się nie zna, niech nie pisze. Ale okej. Okay. Come on, no nie, Latias. Cały dzień zabawy z tobą dzisiaj będzie, coś czuję. Tutaj taki, wiecie, spodziewacie się odcinka 10 minut, tak jak teraz zwykle jest Zagłapie Legendy. A to kurde, odcinek godzina. I to okazuje się, że odcinek godzina z bawieniem się ze złapaniem Latiasa. No to byłoby naprawdę śmieszne. No cóż, ja go lubię tutaj w tym miejscu spotykać, to jest takie najlepsze dla mnie miejsce, aczkolwiek jak widzicie, on Latias nie uważa tak samo. Latias bowiem myśli, że będzie fajny, jak będzie latał wszędzie, tylko nie tutaj. Co za Pokémon? Co za wredny Pokémon? No nie wierzę w to. Dosłownie w to nie wierzę. Ile jeszcze minut poświęcę, zanim ty tu przylecisz? Ile razy ta muzyczka będzie się zmieniać? No ile? No jeszcze wiele razy. No wiecie, to działa trochę na nerwy. Jeżeli człowiek chce nagrać odcinek, w którym łapie Latiasa, a okazuje się, że w tym odcinku nie dane jest mu złapać Latiasa, to naprawdę ma prawo być zły. Ja coś czuję, że ja będę miał takie wielkie prawo być zły, bo on na razie nie rusza miejsca, ta dupa, bo chciałem być ten dupek, ale to jest ona. No, naprawdę przemieszczyłaś się zajebiście daleko, Latias. O Boże, come on. No już prawie, no ale jeszcze to nie to miejsce. Teraz zgaduję, że zejdzie nagle na południe mapy, zobaczycie. Południe? O nie, siedzi w tym miejscu. No kurde, moja taktyka na łapanie przemieszczających się legend nie jest zła, ale zwykle nie zawsze może działać, ponieważ legendy nie rozumieją, jak ona jest dobra i nie mogą się posłuchać odpowiednio. No cóż, będę jeździł w tą i z powrotem. Jeszcze chciałem dzisiaj wam inne rzeczy pokazać, ale widzę, że to nie będzie mi dane. Nie będzie mi dane, ponieważ... no nie wiem, jeszcze się okaże, że złapię go w kolejnym materiale dopiero. To byłoby śmieszne. No ale nie, no nie, nie spieszy mi się jakoś bardzo. Mamy przecież czas. Mamy cierpliwość do tego Pokemona, który, no jak mówię, no nie chce, po prostu nie chce. Lata gdzieś tam po południu, Dakerman dzwoni, ale nie na razie, no fakt, będę musiał niego odebrać. Wiem, że jest jajko stary. Dobra, bardzo się cieszę. Tylko to było jajko tego, żeby mieć jakiegoś tam Pokemona. Już mam jajko tego Pokemona, więc już mi, wiecie, po prostu wyszedł z jaja. Wszystko jest fajne. Zresztą pokażę wam Pokédex, bo nie doczekacie się tego.
486, przy czym został mi jeszcze Latias, Latios, Manafi, Fion, to już jest 90, 490. No i jeszcze tam dwa typu, jeden musi, kto to był? Jeden to był Blissey chyba, którą muszę jeszcze ewoluować sobie, żeby mieć Blissey. Ona potrzebuje szczęścia do ewolucji. Tak jak ja szczęścia do złapania Latiasa. No wybaczcie ludzie, ja naprawdę nie chciałem, żeby ten odcinek był taki nudny, no ale kurwa, no ten Latias się nie umie złapać. Znaczy on nie umie tutaj w ogóle podejść, nie opcje. Boże. Serio. Normalnie, jak go obijałem na ten jeden HP i usypiałem, to uwierzcie mi, że to trwało minutę w tym miejscu. On ciągle wybierał to miejsce. A teraz jak na złość. Ja wiem, że jak sobie stąd pójdę, to on tutaj prędzej czy później przyleci i powie, aha, wychujałem ci. No serio, to zaraz, on zaraz będzie po wodach latał. To jest moje szczęście. Co, wciąż tam? AW, to już nie jestem na Road 3, że mi stoisz w tym samym miejscu, czy po prostu ci się nudzi, zrobić sobie przerwę. No ja nie wierzę, słuchajcie, my chyba zajmiemy się dzisiaj czymś innym. Znaczy jeszcze sobie, tak, postaram się do około 15 minuty materiału was zanudzać próbą znalezienia Latiasa w tej okolicy. Ja coś czuję, że jeszcze jak on tutaj przyjdzie, to ja się przez przypadek pomylę i znów przejdę sobie do Pełter i on ucieknie. Też jest wielce prawdopodobne. To no weźcie mi tego Pokemona, by go szlak trafił. No chodź tu, ty pało. No nie, no ludzie, no nie znajdę tego Pokemona. No po prostu on robi sobie ze mnie, omija całkowicie tą okolicę. Pełter jest mu całkowicie obce. Od czasu, kiedy go tutaj, jak widzicie, próbowałem schwytać, to teraz uznał, że nie, ja tutaj już nie będę chodził. A co tam, Judy? Pieprz się, będziesz latał w tą i z powrotem bez sensu. O mój Boże, po południu lata. W sensie, że po południu mapy, nie, bo jak nagrywam, to mam około 10. O Boże, nie, no naprawdę, to jest kpina. Ten Pokémon, ten sam Pokémon to jest wielka kpina. Normalnie nigdy nie widziałem go w tym miejscu, w którym teraz był na mapie. Jak sobie sam grałem. A teraz lata tam jak szalony. No, może teraz zlituj się, Latias. Nie, ten Pokémon się nie zlituje. Ten Pokémon będzie robił sobie kpinę ze mnie. To będzie troll Latiasa. Latias troluje. No ale jak cóż, jeszcze przynajmniej zaplanowałem na dzisiejszy materiał coś jeszcze, więc nie będziecie się spodziewać, znaczy pokażę wam jeszcze jak zdobyć kolejną płytę, jeszcze wam pokażę oprócz tego jak zdobyć jajko pewnego Pokemona. O Boże, ale no to jest kpina. No teraz tam, no super, teraz będzie sobie jeździł rowerem po tamtym miejscu, czy czym tam się jeździ. Ja tam mogłem tylko rowerem jeździć. Tak, on teraz będzie tam latał. No proszę cię, ty głupi Pokemonie. Ja pamiętam, że jak się denerwowałem złapaniem tego Pokemona w Light Platinum, bo normalnie wyrzuciłem na niego serio, chyba wtedy z 400 Ultra Ball, nie pamiętam już dokładnie, ale już tyle razy odładowywałem, tyle razy się starałem. Ten Pokemon za nic nie chciał się złapać. A tutaj co? Tu w ogóle nie chce się spotkać. Tam chociaż było tyle fajne, że był on w jednym stałym miejscu, podchodziliście i walczyliście. Tak kojarzę, że tak było, a tutaj co? Kpinę sobie ze mnie robi, kpinę. Jak stąd odejdę, to pewnie przyjdzie w to miejsce. No dobra, daję mu szansę. Jeszcze zagram tutaj półtorej minuty, będę tak latał sobie po tym miejscu. Jak nie, to idę. Dzisiaj okaże się, że dzisiejszy materiał to jest troll Latiasa, a kolejny raz to chyba, kolejny materiał zaczniemy od tego, że po prostu, wiecie, zacznę odcinek, kiedy już spotkam tego małego gnojka, no bo to jest kpina. Legendarne psy, serio, tak trudne dla niektórych do złapania, tak szybko mi się złapały. A on lata. Lata, lata i kurwa lata i nie umie się złapać. No proszę cię, masz minutę, masz dokładnie minutę, ty mały, czerwony, zjebany Pokemonku. Jak się nie złapiesz do tego czasu, to pieprzę, idę sobie wziąć jajko. Idę, w sensie nie żyjeś. Wezmę sobie jajko tego legendarnego, czy tam nielegendarnego, cholera wie jak już, no teraz już bliżej, zobaczcie, zaraz będzie przy Fuchsia City, tak daleko jak najdalej się tylko da. O, a już idzie do Fuchsia, widać. Co za typ. No cóż, no człowiek ma czasem, ja mam teraz, widzę na dzisiejsze materiale takie szczęście jak przy otwieraniu skrzynek w CSGO. No dosłownie. 25 sekund, frajerze. 25 sekund i... No zobaczcie, co za frajer. Tam się nie da tak przejść, bo tam jaskinia mi blokuje i będzie, wiecie co. No nie, no. Serio, ostatni raz. Ostatni. Twoja szansa.
olał mnie, pieprzę to. Słuchajcie, no sorry, Latias troluje. Spotkaliśmy go raz. Kolejny materiał, spodziewajcie się, że zacznę od po prostu... Od po prostu już, kiedy zaczniemy materiał, że już będzie walka z Latiasem i ja już zrobię, że ten cholerny Pokémon się złapie. W sumie tak sobie muszę i tak Ultra Boli dobić, żeby mieć już potem na tego ostatecznego Pokémona. To będzie dopiero trudna walka. Dobra, teraz wam coś wyjaśnię. Żeby zdobyć jedną płytę, trzeba przejść do tego miejsca. Chyba tego, tak mi się kojarzy. I trzeba pokazać jemu jednego z Pokémonów. Wiem, że jednym z tych Pokémonów na pewno jest Alakazam. Jednym może być chyba jeszcze Bronzong, czy tam Metagross, chyba nie Bronzong. I jeszcze jakiś Pokémon, nie pamiętam już jaki. A chyba jeszcze ta... Boże, ta co z tej, tego takiego Skirli ewoluuje, o, zapomniałem nazwy. Gardevoir, o. I chyba trzeba mu pokazać jednego z tych Pokémonów, wiecie, psychicznych. I kiedy on go zobaczy, tak, widzicie? Tak, to Alakazam, jeden z tych potencjalnych Pokémonów. I on nam daje wtedy Mind Blade. Więc ja jestem szczęśliwy, bo on daje mi Mind Blade. Jestem naprawdę szczęśliwy. Możemy już stąd iść. Teraz sobie polecimy do regionu Johto. Pozbędziemy się Alakazama. A w sumie to jeszcze wiem, jak zdobyć jeszcze jedną z tych całych płyt. Nie wiem, czy to jest ostatnia. Nie, chyba jeszcze coś nam tam zostanie z płyt. Nie pamiętam, bo miałem kartkę, na której sam to spisałem. Ale co ja z nią zrobiłem, to nie mam bladego pojęcia. Dlatego się przekonamy. Przekonamy się, gdzie ja to cholera znajdę. Wiem, że jest jedna. Wiem, gdzie jest na pewno jedna płyta. Trzeba się z tego cieszyć powodu. Jedna to już jest coś. A ja czemu ja tutaj lecę? Czemu ja poleciałem do Goldenrod? Jestem geniuszem. Chciałem jechać do innego, lecieć do innego miasta, które bym miał bliżej do obu, zarówno tego jajka, jak i tej płyty do zdobycia. Tego plate'a. Dobra, idziesz Alakazam. Długo tu nie byłeś raczej. 16 poziom, oczywiście nie trenowałem go w ogóle. Od czasu, kiedy z Abry stał się, wiecie, Kadabrą, potem to już tylko wymiana. Tak, kontynuuj. Jeszcze chcesz się jednego pozbyć. Dobra, na razie Ninetales, ty idziesz, bo i tak nie pomożesz mi w złapaniu żadnego Pokemona. Ja sobie jedno miejsce chcę zrobić wolne, a dodatkowo wziąć jednego Pokemona. Też się zdziwicie, tak jak Alakazam pewnie, że był u mnie. A będzie ten Pokemon to Bellosom. No cóż, jak mówię, no walczyliśmy z Latiasem, było blisko, no ale przynajmniej pokażę wam inne rzeczy jeszcze dzisiaj. Tyle trzeba. Trzeba zawsze szukać jakichś pozytywnych tutaj spraw. Ja lubię je znajdować. Okej, niby smoku, bo to jak mówię, nie miało być Golden Rod, to miało być tutaj, Olivine City. W sumie to już w tych pierwotnych wersjach Gold, Silver, Crystal nie dało się, z tego co pamiętam, dopłynąć chyba z Golden Rod do tego miasta. Tutaj się da w tych wersjach, z tego co kojarzę, dlatego może też to pokażę, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. Na razie weźmiemy sobie to jajko Pokemona, potem będziemy losą. Okej, ona tu powinna stać, ta nasza przyjaciółeczka, dokładnie. Ta, którą znam, jedna z tych sióstr, to jest Izumi. Tak, dawno mnie nie widziała, wiem o tym. I mówi, że ma jakieś niesamowite jajko, jakiegoś niesamowitego Pokemona. I czy je chce wziąć? Ja oczywiście, że chcę je wziąć. Dziękuję mi. To jest Manafiek, zobaczcie, to jest pierwsze jajko, które jest cholera podpisane. Normalnie zawsze dostajemy egg i tyle. Tak, i pozwól, że odejdę. I tyle. One to są tajemnicze, dają mi tutaj jakieś kontakty z legendarnymi Pokemonami, a potem spierdalają. Dobra, a teraz co z Bellosomem? Proszę sobie go też wezmę na pierwsze miejsce. Co ja nie chcę... O Boże, wbiłem się w poradę dla graczy. Musimy przyjść z Bellosomem, tylko i wyłącznie ten Pokemon. Może to być. Ustawmy go sobie tutaj jako pierwszego. Zobaczcie, Jezu, ale to jajko dziwnie wygląda. Inaczej niż wszystkie inne. Aż sobie je muszę obejrzeć. Od Izumi The Egg Watch. It may be close to hatching. Ej, to jest blisko, żeby już się wykluło. Tak, Mysterious Pokemon. No i teraz wam pokażę, co trzeba zrobić. W ogóle pochodźmy sobie, o, tutaj idzie mój Bellosom i jakaś dziewczynka przy drzemach. I mówi, o Boże, to jest Bellosom za tobą, tak? I pyta się, czy on może dla niej zatańczyć. Serio, dlaczego Bellosom ma dla niej zatańczyć, to ja tego nie ogarniam. Może jakaś inspiracja do dalszej pracy. Każdy ma jakieś swoje własne, wiecie, kurde, hobby. Coś chce oglądać. No ale cóż. Pasuje? Tak, pasowało. Mówi, że ten trig jest, był świetny i ona nam daje teraz TM53, ale to wciąż nie jest to, co potrzebowaliśmy. A oprócz tego... I mówi, że gdzieś chodziła i znalazła jakiś dziwny przedmiot. I nie wie, co to jest, do czego to tak właściwie służy, ale daje nam go po prostu, middle plate, uznając, że my się lepiej nim posłużymy.
I dobra. A w sumie słuchajcie, nie wiem, na razie nie, no myślę, że to, żeby pokazać wam, że da się przepłynąć z Golden Road do Olivine, to raczej nie jest nic ciekawego. Tak sobie dzisiaj już zakończymy. Wybaczcie, dzisiaj nie złapaliśmy żadnego Pokemona, dzisiaj to był troll Latiasa, ale uwierzcie mi, w kolejnym materiale myślę, że oprócz Latiasa to jeszcze złapiemy Latiosa, żeby było wyrównaniem. No ale cóż, ja się z wami żegnam. Tak więc mam nadzieję, że się podobało, chociaż jak mówię, nie zrobiliśmy wiele. Nie zapomnijcie ocenić, nie zapomnijcie skomentować, nie zapomnijcie zasubskrybować, ale w sumie ten Manaphy możemy jajko uznać za Pokemona. Ale okej, to tyle na dzisiaj. Tak więc cześć i czołem i na razie.